Cześć kochani, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam książki, które według mnie idealnie nadadzą się na początek przygody z thrillerami oraz kryminałami. Ja osobiście wybrałam sobie tutaj 8 tytułów, które myślę, że idealnie właśnie nadadzą się na początek tej bardzo ciekawej przygody z tymi gatunkami. Oczywiście pod koniec filmu będzie segment z waszymi poleceniami, które wpisywaliście mi w skrzyneczce na Instagramie. Wpisywaliście mnóstwo ciekawych tytułów, które na pewno znajdą się w zakładce do przeczytania na Goodreads, ale ja już nie będę przedłużać, bo nie ma co. Czwarta małpa. Jest to pierwsza część trylogii. Powieść ta opisuje historię mordercy, który zabija, którego policjanci nie mogą dorwać, który nieprzypadkowo wybiera swoje ofiary i w bardzo obrzydliwy sposób daje znać bliskim ofierze o tym, że no prawdopodobnie już swojej bliskiej osoby nie zobaczą. Ogólnie ta historia pędzi, co chwileczkę tutaj coś dzieje, nie ma momentu na oddech. Mamy również taki aspekt psychologiczny, jeśli chodzi o mordercę. Ja bardzo lubię takie aspekty w książkach, bo my możemy bliżej poznać osobę mordercy, możemy wejść w jej umysł. Naprawdę z całego serca tę książkę wam polecam. Myślę, że jeśli sięgniecie po tą pierwszy, to jak skończycie, to sięgniecie za chwileczkę po tą drugi. Druga książka to Sowniki, polskiej autory Kamili Bryksy. Ta książka jest krótka, ma stron, zaraz chwileczkę wam powiem, 250. Uważam, że ta książka nie mogła mieć więcej stron niż ma. To wszystko, co miało zostać zawarte, zostało zawarte na tych 250 stronach. Ja ani przez moment się nie nudziłam. Wszystko tutaj ze sobą tak elegancko grało. Przeżywałam to wszystko, co tam się dzieje. Byłam taka zachłanna, chciałam czytać i czytać i chciałam poznawać, chciałam dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi w tej książce. Jakie tajemnice jeszcze skrywa pewna rodzina. No ale oczywiście mówię o moich emocjach, ale nie powiedziałam, o czym ta książka jest. Mamy tutaj mężczyznę, który stracił swoją żonę i ta jego żona nigdy w życiu nie mówiła mu tak naprawdę o swojej rodzinie. Nigdy go nie zabrała do tego małego miasteczka, do Sowników. I on po śmierci tej kobiety swojej ukochanej postanawia tam pojechać. I ja się nie dziwię, że ta kobieta nigdy w życiu mu nie mówiła o swoich bliskich. Naprawdę bardzo wam tą książkę polecam. 250 stron genialnej powieści. Jeszcze mnie widzisz. To jest tak genialny thriller. Naprawdę, to jest taki thriller psychologiczny, ale nie taki ogłupiający czytelnika. Chodzi mi o to, że niektóre thrillery psychologiczne kończą się w taki sposób, że robią sieczkę z mózgu czytelnikowi. Że czytelnik ma taką swoją ścieżkę, którą idzie, która ma doprowadzić go do prawdy, a zakończenie jest ni z gruszki, ni z pietruszki i totalnie wybija czytelnika. Ja takich thrillerów psychologicznych osobiście nie lubię. Ja lubię oczywiście zakończenia, które mnie zaskakują, ale nie lubię takich zakończeń w takich thrillerach, które robią ze mnie po prostu jakby idiotkę. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Natomiast sięgając po tą książkę, nie sądziłam, że tak bardzo mi się ta książka spodoba. Natomiast mamy tutaj tunel w Anglii. No i pewnego dnia do tego tunelu wpływa piątka przyjaciół. I z tego tunelu wypływa tylko jedna osoba. Ta osoba nie wie, co stało się z jego przyjaciółmi. I jest głównym oskarżonym o morderstwo tamtych osób. No i mam naszego głównego bohatera, który stracił swoją żonę, ona zaginęła i napisał o tym książkę. I pewnego dnia dostaje telefon z więzienia, w którym przebywa ten Matthew, mężczyzna, który jest podejrzany o zabójstwo swoich przyjaciół. I mówi, że znał żonę i wie, co z nią się stało. I powiem wam, że jest tutaj tak świetny plot twist i to wszystko tak mega się nam rozjaśnia, że no nic, tylko sięgać po tą książkę, przeżywać, chłonąć i dać się zaskoczyć. Martwy sad. Jest to pierwsza część trylogii Cieni przeszłości. Jest to w ogóle pierwsza książka Mieczysława Gorzki, jaką napisał, ale powiem wam, że jest naprawdę udany debiut. Przemilczę może aspekty takie obyczajowe, chociaż ja byłam zaangażowana oczywiście w tą sytuację, w taki wątek romantyczny, można tak rzec. Natomiast nie był on aż tak fajnie wykreowany jak ta sprawa kryminalna. Mamy tutaj pana komisarza Marcina, który pewnego dnia zostaje wezwany do brutalnego morderstwa pewnej kobiety. No i on tam przypadkiem, całkiem przypadkiem można powiedzieć, że no nie był to raczej zbieg okoliczności, natyka się na mordercę. No i
on przed ucieczką mówi mu pewne zdanie, przeczytam, żeby tutaj nie przekręcić czegoś. Widziałem, jak diabeł chodzi tam na palcach. I to jest o tyle dziwne, że Marcin, nasz główny bohater, to zdanie usłyszał od swojego brata bliźniaka w dzieciństwie przed jego zaginięciem. Ta książka tak trzymała w napięciu, miałam takie dreszcze czytając to. Naprawdę, coś świetnego. Bardzo dobra książka z bardzo fajnie poprowadzonym wątkiem kryminalnym. Mamy tutaj również taki aspekt takiego sadu, takiego dzikiego sadu, gdzie tam straszy, gdzie mamy straszy, gdzie mamy kościół. I mamy taką wioskę, gdzie wszyscy się ze sobą znają. I w tej wiosce tak naprawdę wszystko później się rozgrywa. No wow. Mam ochotę sięgnąć po drugi tom i sięgnę na 100%, tylko no teraz mam tyle książek do czytania, że nie wiem, za jaką się zabrać. Natomiast warta uwagi jest ta seria. Czerwony Wilk to thriller, który przyprawił mnie o dreszcze, który przyprawił mnie o mocniejsze bicie serca. Mamy tutaj byłą dziennikarkę hater, która została wezwana jakby do tego, żeby stawić się w jej rodzinnym domu, dlatego że jej matka popełniła samobójstwo. To jest o tyle dziwne, że jej matka nigdy w życiu nie byłaby do czegoś takiego zdolna. Ona była kobietą bardzo poukładaną, bardzo wyważoną, miała takie no, ciężkie relacje z córką, natomiast no, nigdy by nie pomyślała, że popełnił samobójstwo. No i ta dziewczyna tam wraca do tego rodzinnego domu i atakują ją jakby cienie przeszłości. Atakuje ją przeszłość. Po prostu na strychu znajduje paczkę listów, które jej matka pisała z mordercą, który obecnie po prostu siedzi w więzieniu za zamordowanie kobiet. I to, co tutaj się dzieje, kochani, ja naprawdę momentami się bałam. Thrillery nie są nastawione na banie się. To jest bardziej przeznaczone dla horrorów. Natomiast to było tak świetnie napisane. Te rozdziały kończyły się w taki sposób, że ja nie mogłam nie kontynuować czytania. Ja tak się bałam, ja bałam się momentami zasnąć. I powiem wam, że zakończenie mnie nie satysfakcjonowało, natomiast warto po tą książkę sięgnąć, naprawdę warto, żeby poznać historię tej dziennikarki, żeby zobaczyć, o co chodzi tak naprawdę z tym Czerwonym Wilkiem, bo jest to naprawdę mega ciekawe. No w tym moim zestawieniu książek idealnych na początek z thrillerami nie mogło, naprawdę no nie mogło zabraknąć Chrisa Cartera. Ja tutaj pokazuję oczywiście tom pierwszy, czyli Krucyfix, tych tomów obecnie jest 11. Te książki są pisane w taki genialny sposób. My jesteśmy w to wszystko tak zaangażowani, że nie jesteśmy w stanie tej książki nie skończyć na raz, no, na dwa razy. Carter tak genialnie wykreował główną postać, jaką jest David Hunter, detektyw, który jest takim mega przystojnym policjantem, detektywem, który jest cholernie inteligentny. Te tomy składają się z zupełnie różnych zagadek kryminalnych, ale ciągną się losy naszego przystojniaka Davida Huntera. Czytając Krucyfix, momentami się nudziłam, bo to jest tom pierwszy, ale później będzie zdecydowanie lepiej. Tak po 100 którejś tam stronie byłam już tak mocno w to wszystko zaangażowana. Miałam pewne pomysły, ale w życiu, kochani, no w życiu nie spodziewałam się tego zakończenia. I Carter jest naprawdę mistrzem thrillerów. Jeśli mielibyście sięgnąć po jednego autora thrillerów, to sięgajcie po Cartera. Serio, naprawdę. Oczywiście będzie tutaj też coś dla młodzieży, ale też dla osób dorosłych. Ja mam 24 lata, czytałam serię Stax, tom pierwszy, i Dox, tom drugi, czekam na tom trzeci. Jest to tak świetna seria, że ja momentami zastanawiam się, dlaczego ma tak niskie oceny na Goodreads. Ja bardzo sceptycznie do tej serii podchodziłam. Nie sądziłam, że ona tak mocno mi się spodoba, a tom drugi to w ogóle tak siadł w moje gusta. Mieliśmy tam motyw Teatru Elżbietańskiego, czyli to moje klimaty, i tak świetnie mi się to czytało. Stax otrzymał ode mnie 4 gwiazdki, Dox 4,5. Jeśli chodzi o to, o czym ta seria jest, to mamy tutaj szkołę Stax. Jest to nietypowa szkoła, w której mamy elementy średniowiecza. Nauczyciele są nazwani bakałarzami. Tam są różne ceremonie, które mają swoje nazwy. Jest pewna grupa osób, taka elita szkolna, której przyporządkowują się nawet bakałarze. No i na czele tej grupy osób stoi Henry, który pochodzi z bogatej rodziny, i on co roku organizuje takie weekendowe imprezy. Polowanie, strzelanie, wędkowanie. Tutaj mocno klimat tej książki oddają te słowa. Dziewiątka uczniów,
3 krwawe sporty, 1 śmiertelny weekend. Naprawdę sięgajcie śmiało. I na koniec zostawiam sobie kryminał Jaskółki z Czarnobyla. Jest to jeden z najlepszych kryminałów, jakie było mi dane czytać w moim czytelniczym życiu. Była to jedna z najlepszych książek roku 2020, jaką czytałam. Mamy tutaj morderstwo w Zgliszczach, Prypeci. Mamy tych policjantów, którzy prowadzą to śledztwo. Mamy Prypeć, mamy Czarnobyl, mamy takie niuansiki, jeśli chodzi o historię Czarnobyla. I to wszystko tworzy tak genialny kryminał, tak klimatyczny, tak tajemniczy. I my oczami wyobraźni naprawdę możemy przenieść się do tego miasta duchów. I powiem wam, że ciężko mówić o kryminałach i thrillerach bez spoilerów i tak dalej, więc staram się tutaj mówić tak pobieżnie, o czym mniej więcej ta książka jest, żebyście wiedzieli, ale nie chcę za bardzo zagłębiać się w fabułę. Thrillery i kryminały bardzo łatwo zaspoilerować. Co powinno być zaskoczeniem, zazwyczaj jest zapisane w opisie, więc tak pobieżnie wam powiedziałam, o czym to jest, ale jeśli chodzi o Jaskółki z Czarnobyla, to mocno się z tym zgadzam, że jest to wciągające śledztwo w cieniu brutalnej rzeczywistości Ukrainy i słynnej katastrofy. Sięgajcie koniecznie, naprawdę jeden z najlepszych kryminałów ever. Jeśli chodzi o moje polecenia, to tyle. Teraz czas na polecenia wasze. Millennium. Tak, ta seria jest świetna. Ja czytałam pierwszy tom, drugi kiedyś tam zaczęłam, ale chciałabym do tej serii wrócić. I nie było już nikogo. Dom samobójców. To porwał Daisy Mason. Dylemat Paris. Pod kluczem. Tak, Pod kluczem myślę, że też jest dobrą książką na początek z thrillerami. Śmierć pani Westerway. Nie wiesz wszystkiego. Zabójcze lato. Księga kłamstw. Skazana. Bliźnięta z lodu. Asystentka. Piętno. Płonące dziewczyny. Bebok. Pacjent Sebastiana Ficka. Tak czytałam i również naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam. Bardzo długie popołudnie. Czarne wzgórza. Pacjentka. Psychoza. Inna. Zbrodnia niezbyt elegancka. Tutaj ktoś zaznaczył, że jest to książka dla młodzieży, więc proszę bardzo. Kobieta w mroku. I ja oczekiwałam bardziej tytułów thrillerów, jakie polecacie, czy kryminałów, a dostawałam również nazwiska, no ale podam, że jest to Coben oraz Nesbol. I to tyle, jeśli chodzi o te książki, które idealnie według mnie i według was sprawdzą się na początek przygody z thrillerami oraz kryminałami. Mam nadzieję, że wśród tych wszystkich tytułów znajdziecie coś dla siebie. Możecie mi również dać znać, którym tytułem was zainteresowałam. A jeśli wy macie kryminały oraz thrillery, które według was dadzą się na ten początek z tymi gatunkami, to śmiało w komentarzach piszcie, ja też będę zapisywać wasze polecenia. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Bardzo wam dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!